niejednostajny po okręgu będzie tematem odcinka, który mamy przed sobą. Przypomnijmy sobie, jak analizujemy ruch cząstki, która porusza się po okręgu. Możemy skorzystać albo z układu kartezjańskiego, albo z układu biegunowego. W układzie kartezjańskim definiujemy położenie cząstki przez składowe wektora położenia, rzut na oś X i rzut na oś Y. Oznaczmy je sobie, czy zapamiętajmy, że one się nazywają X i Y. Więc w układzie biegunowym te same wielkości będą charakteryzowane przez wektor położenia i kąt teta. Transformacyjne wzory z układu biegunowego do kartezjańskiego, czyli mając teta i r wyznaczamy x i y, korzystając z relacji, która występuje w trójkącie, który tworzy wektor r, rzut na oś x i na oś y. I analogicznie przejście z układu kartezjańskiego do biegunowego, wyrażając kąt teta i r poprzez współrzędne x-ową i y-ową. A więc mamy ruch niejednostajny po okręgu. Jak jest ruch niejednostajny po okręgu, to pewne wielkości fizyczne tracą sens i na przykład nie ma sensu mówić w tym przypadku o okresie, ponieważ podczas ruchu po okręgu, kiedy to jest ruch niejednostajny, ten czas trwania jednego obrotu zmienia się i jest za każdym razem inny. Jeśli chodzi o ruch niejednostajny po okręgu, to różni się od ruchu jednostajnego tym, że oprócz przyspieszenia dośrodkowego, które zawsze występuje, nawet jeśli cząstka porusza się po okręgu ze stałą prędkością, pojawia się przyspieszenie, które jest styczne do wektora prędkości, a więc dlatego nazywa się przyspieszeniem stycznym. Przypomnijmy sobie, jak w przestrzeni trójwymiarowej reprezentujemy ruch po okręgu. A więc jeśli wyobrazimy sobie, że w płaszczyźnie prostopadłej do ekranu cząstka porusza się po torze kołowym, to wektor prędkości musi być styczny do toru w danym punkcie toru. Wektor położenia zaczyna się w miejscu, w którym jest oś obrotu i kończy w miejscu, w którym jest cząstka. Przyspieszenie dośrodkowe jest skierowane do środka i styczne równolegle do wektora prędkości. Oprócz tego, jak zwykle dla ruchu po okręgu, wprowadzamy wektor prędkości kątowej, omega. No i z tym wektorem prędkości kątowej jest związany wektor zmiany prędkości kątowej, jeśli to jest ruch niejednostajny po okręgu. I tę zmianę oznaczamy przez d omega. I ze zmianą d omega wiąże się oczywiście przyspieszenie. A więc jaka będzie relacja tutaj, jakie będą zależności między wielkościami, które występują dla ruchu niejednostajnego po okręgu? Wystartujemy z równania, które definiuje przyspieszenie całkowite. To jest pochodna wektora prędkości po czasie. I jest to zgodnie z definicją wektora prędkości, która obowiązuje dla ruchu po okręgu, iloczyn wektorowy omega razy r. A więc zamiast v wpisujemy omega razy r. I będziemy liczyć pochodną z iloczynu wektorowego omega razy r. Pochodna z iloczynu wektorowego to jest pochodna z pierwszego członu, czyli z pierwszego wektora, razy iloczyn wektorowy z drugim wektorem niezmienionym, plus pierwszy wektor niezmieniony razy pochodna drugiego wektora po czasie, czyli d omega po dt razy r plus omega razy dr po dt. Pamiętamy, że prędkość kątowa to jest d teta po dt oraz przyspieszenie kątowe to jest d omega po dt. I teraz, jeśli te wielkości podstawimy, to będziemy mogli znaleźć relacje między różnymi przyspieszeniami i przyspieszeniem całkowitym, prędkością kątową i przyspieszeniem kątowym. A więc pokażemy w szczególności, że przyspieszenie całkowite to jest przyspieszenie kątowe razy r, jeśli do tego równania za d omega po dt podstawimy przyspieszenie kątowe, to od razu mamy właśnie pierwszy człon, że a to jest epsilon razy r, a drugi człon, czyli omega razy dr po dt, będzie równy przyspieszeniu dośrodkowemu i pokażemy sobie, że to właśnie jest przyspieszenie dośrodkowe, czyli wielkość, którą już wcześniej wprowadziliśmy dla ruchu jednostajnego po okręgu. Ona się wyraża wzorem minus omega kwadrat razy wektor r ze znakiem minus, dlatego że ten wektor, przepraszam, ma zwrot przeciwny aniżeli wektor r. Z czego to wynika? Czyli żeby to pokazać,
wrócimy do tego równania i będziemy dalej liczyć. A więc, jeśli zakładamy, że to jest ruch niejednostajny po okręgu, to zakładamy również, że oś obrotu nie zmienia swojego kierunku, czyli d omega jest równoległe do omega. I wówczas możemy nasze równanie opisujące przyspieszenie zapisać następująco. Przepisałam to, co było na tamtej stronie, czyli d omega po dt razy r plus omega dr po dt. I teraz za d omega po dt podstawiamy przyspieszenie kątowe, czyli otrzymujemy epsilon razy r, iloczyn wektorowy, ale pochodna dr po dt, wektora położenia po czasie, to jest prędkość, wektor prędkości, czyli mamy sumę dwóch iloczynów wektorowych. Tego nie będziemy ruszać, zostawimy. I teraz zajmijmy się tym, omega razy v. Za v ponownie podstawimy to, co już wiemy wcześniej, mianowicie podstawimy, że prędkość v to jest iloczyn wektorowy omega razy r. No i otrzymujemy taką zależność. Dalej. Możemy skorzystać z tożsamości, która była pokazywana na jednym z pierwszych odcinków naszego wykładu. Mianowicie, że taki potrójny iloczyn wektorowy trzech wektorów to jest iloczyn skalarny a razy c i ten iloczyn skalarny a razy c to jest liczba, liczba razy wektor b. I czyli wektor minus iloczyn skalarny tym razem a razy b i razy wektor c. I teraz omega to jest a, drugie omega to jest b i trzeci i r to jest c. No i korzystając z tej tożsamości otrzymamy następującą zależność. Czyli zamiast omega omega r będziemy mieć omega razy r minus r razy omega do kwadratu. No i teraz, ponieważ omega jest prostopadłe do r, omega to jest wektor prędkości kątowej i on ma kierunek osi obrotu. Natomiast r jest w płaszczyźnie prostopadłej do wektora prędkości kątowej. Jak jest w płaszczyźnie prostopadłej, to znaczy, że kąt między nimi jest 90 stopni. Jak jest 90 stopni, to iloczyn skalarny dla wektorów, które są do siebie skierowane prostopadle, jest równy 0, czyli z tego już otrzymujemy 0, a zatem ten człon drugi w tym równaniu jest równy 0, możemy go skreślić i zostaje tylko pierwszy człon i ostatni. No i to jest właśnie to, co chcieliśmy pokazać, bo to pierwsze przyspieszenie to jest właśnie przyspieszenie, które za chwilę powiemy sobie, że jest właśnie przyspieszeniem stycznym. Natomiast to drugie przyspieszenie to jest przyspieszenie, które już wcześniej poznaliśmy, przyspieszenie dośrodkowe. A więc całe przyspieszenie w ruchu niejednostajnie zmiennym składa się z dwóch przyspieszeń, z przyspieszenia stycznego i z przyspieszenia dośrodkowego. Co to jest przyspieszenie styczne? Skąd ono się bierze? Więc rozważmy to, taką tarczę, która będzie się obracać przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Możemy się domyśleć, że wektor prędkości kątowej będzie skierowany do góry zgodnie z regułą prawej dłoni. Czyli taki jest kierunek wektora prędkości kątowej. No i teraz pojawiły się tutaj dwa wektory. Pierwszy wektor, zielony, to jest wektor prędkości, który musi być styczny do toru, jeśli nas interesuje punkt na obwodzie tej tarczy czy okręgu. I teraz, jeśli wektor prędkości zmienia się co do długości, to pojawia się właśnie przyspieszenie styczne, które jest związane z tą zmianą wektora prędkości, jego wartości, jego modułu. A więc jeśli chcemy, żeby tarcza przyspieszyła, to musimy zachęcić ją do tego, czyli jeśli porusza się z pewną prędkością albo jest nieruchoma, to musimy spowodować ruch tej tarczy, przykładając siłę w odpowiedni sposób, a żeby tę siłę przyłożyć, najlepiej jest ją przyłożyć stycznie do obwodu, czyli stycznie do obwodu przykładamy siłę i stycznie będzie też pojawiało się przyspieszenie, które będzie z tą siłą związane. I to przyspieszenie ma kierunek taki sam jak wektor prędkości, dlatego też nazywa się przyspieszeniem stycznym. Czyli wektor prędkości kątowej ma kierunek osi obrotu, ale również przyspieszenie. Jeżeli my powodujemy, że tarcza zaczyna się obracać coraz szybciej, bo ją popchnęliśmy tak, że pojawiło się przyspieszenie styczne, to pojawi się przyspieszenie kątowe i ono ma zwrot też do góry. Zobaczmy, jak to wygląda jeszcze wtedy, kiedy troszeczkę zmienimy
kierunek wektorów, czyli popatrzmy sobie na to w płaszczyźnie ekranu, czyli widzimy wektor przyspieszenia kątowego i widzimy wektor R, czyli teraz już wiemy, że płaszczyzna, w której następuje obrót, jest prostopadło do tablicy i jeżeli my nałożymy epsilon na R, zgodnie z regułą prawej dłoni, epsilon nakładam na R, czyli wektor epsilon nakładam na R i wtedy mój kciuk pokazuje kierunek wektora, który jest złożeniem tego iloczynu wektorowego. I jest to właśnie przyspieszenie styczne, ponieważ jest to wektor, który jest skierowany do ekranu, a więc jest to wektor, który będzie też skierowany stycznie do wektora prędkości po obwodzie, tutaj w ruchu po obwodzie tej tarczy. Zwróćmy uwagę jeszcze, że właśnie to przyspieszenie styczne jest równoległe do wektora prędkości i jego wartość wektor, jego iloczyn wektorowy epsilon razy r daje właśnie to przyspieszenie. Jak pokazywałam, jak wygląda ruch jednostajny po okręgu, to wówczas został narysowany taki rysunek, który przedstawiał poszczególne fazy ruchu i różne wektory dla ruchu jednostajnego po okręgu. Dla ruchu niejednostajnego po okręgu to samo przedstawienie jest troszeczkę inne, ponieważ właśnie oprócz wektorów prędkości, które dla każdego punktu, jak łatwo zauważyć, mają różną długość, zmienia się ich kierunek i zmienia się ich długość. I oprócz tego, oprócz przyspieszenia dośrodkowego, które zawsze występuje w każdej fazie ruchu, pojawia się jeszcze dodatkowe przyspieszenie zaznaczone tutaj na żółto, to jest właśnie przyspieszenie styczne i w każdej fazie tego wybranego ruchu ono jest inne. A więc zobaczmy sobie jak to, przeanalizujmy sobie pokrótce jak to wygląda. Czyli w chwili początkowej mamy wektor prędkości, tarcza się obraca, czy punkt po okręgu się obraca. I jest wektor prędkości styczny do tego okręgu. Jest ze względu na to, że prędkość jest różna od zera, to pojawia się przyspieszenie dośrodkowe oczywiście. I to, że to przyspieszenie, że ta prędkość ma różny kierunek w każdej fazie, z tym jest związane właśnie przyspieszenie dośrodkowe. O tym mówiliśmy już wcześniej. Ale oprócz tego pojawia się przyspieszenie styczne, bo wektor prędkości zmienia swoją wartość, czyli tu ma na przykład taką wartość, tutaj ta wartość wzrosła, a jak wzrosła, to znaczy, że musiało być przyspieszenie styczne, które spowodowało wzrost długości tego wektora. Kierunek za każdym razem, oczywiście kierunek wektora prędkości się zmienia, więc za każdym razem pojawia się przyspieszenie dośrodkowe. Ale czy ono jest takie samo? W każdej chwili jest inne to przyspieszenie dośrodkowe, ten wektor ma inną długość. Jest to związane z faktem, że tam, gdzie wektor prędkości ma większą długość, tam większe jest przyspieszenie dośrodkowe, bo relacja między prędkością, czyli długością wektora oraz przyspieszeniem dośrodkowym jest taka, że to jest V kwadrat przez R, czyli przypomnijmy sobie, jakie są wzory, które obowiązują dla tych dwóch przyspieszeń. Przyspieszenie dośrodkowe to jest V kwadrat przez R, czyli wszędzie tam, gdzie prędkość rośnie, tam przyspieszenie dośrodkowe musi być dłuższym wektorem, prawda? Jest pewien wektor, jest pewne przyspieszenie dośrodkowe. Większy, dłuższy wektor przyspieszenia dośrodkowego, krótszy i tak dalej, prawda? I teraz przyspieszenie styczne to jest pochodna modułu wektora prędkości, czyli tam jest tym większe, im większa jest zmiana wektora prędkości co do długości, czyli to przyspieszenie będzie decydowało o tym, jak się zmieni długość tego wektora z tego punktu, powiedzmy, do tego punktu i tak dalej. Jeśli się pojawi hamowanie, prawda, czyli przyspieszenie będzie miało zwrot przeciwny niż wektor prędkości, no to oczywiście cząstka zwolni. I tak można podsumować ruch niejednostajny po okręgu, czyli jeśli chodzi o ruch niejednostajny po okręgu, to mamy taką sytuację, że pojawiają się dwa przyspieszenia. Przyspieszenie styczne, które wynika ze zmiany wektora prędkości co do długości oraz przyspieszenie dośrodkowe, które wynika ze zmiany wektora prędkości co do kierunku. Dwa różne przyspieszenia i w każdej fazie ruchu wypadkowe przyspieszenie jest takie, jak to wynika z reguły równoległoboku, czyli zawsze jest sumą wektora przyspieszenia stycznego i przyspieszenia dośrodkowego.
Przykładem ruchu niejednostajnego jest roller coaster. Ten akurat jest właśnie z wesołego miasteczka z Melbourne, ponieważ tor ruchu jest w każdej fazie przybliżeniem okręgu i ten okrąg może mieć różny promień i dlatego taka szaleńcza jazda, bo właśnie raz ten wagonik hamuje, raz przyspiesza do bardzo dużej prędkości i jest mnóstwo zabawy. Jak jeszcze może zastanówmy się, jak wygląda sytuacja, kiedy jest ruch jednostajnie zmienny, czyli jest to ruch niejednostajny, ale ze stałym przyspieszeniem, czyli jeśli przyspieszenie kątowe jest stałe. Wówczas obowiązują takie same wzory, jak obowiązują dla ruchu jednostajnie zmiennego, postępowego, czyli prędkość kątowa to jest prędkość kątowa w chwili początkowej plus przyspieszenie kątowe razy czas i kąt po czasie t to jest kąt w chwili początkowej omega 0 t plus 1 druga epsilon t kwadrat. Oprócz tego obowiązują wzory, które już wcześniej poznaliśmy. No i jeśli właśnie porównamy sobie ruch po okręgu jednostajnie zmienny i ruch prostoliniowy jednostajnie zmienny, no to widzimy analogię. A więc wystarczy pamiętać, co jest odpowiednikiem przyspieszenia w ruchu prostoliniowym, co jest przyspieszeniem, co jest odpowiednikiem dla ruchu po okręgu, co jest odpowiednikiem prędkości w ruchu po okręgu i co jest odpowiednikiem położenia w ruchu po okręgu. I wówczas mamy bardzo łatwo. Możemy bardzo łatwo przejść od jednej tabelki do drugiej. Nie musimy tak dużo pamiętać. Te wzory na końcu to są wzory, które łączą jeden rodzaj ruchu z drugim rodzajem, a więc V to jest prędkość kątowa razy R, promień okręgu, i przyspieszenie styczne to jest przyspieszenie kątowe razy R. Dziękuję bardzo za uwagę.